Szanowni Państwo, mija już prawie rok od strasznego wydarzenia internetowego, mianowicie usunięcia wszystkich gierek fleszowych z internetu. Ale dostałem cynk, że branża gier online dobrze się trzyma. Gry przeglądarkowe 2021. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie, jakie ciekawe gry są do zaoferowania w kategorii gier przeglądarkowych. Gier na przykład takich stronach jak gry.pl czy jeja.pl. Jak widzicie, o, tutaj mamy jeszcze jakieś rankingi. Zobaczymy, czy jest tak źle, jak myślę. Ostatnio, kiedy tutaj byłem, chciałem coś dla was nagrać, to była taka kaszana, że mocim panie. Moi drodzy, jeżeli seria wam się podoba z gier przeglądarkowych, jeżeli chcecie jej więcej, to fajnie, dajcie znać. A my sobie lecimy do pierwszej gierki. Zobaczmy, co się zmieniło przez ten rok. Jak widzimy, mamy tutaj parę fajnych gier, przynajmniej fajnych na ikonkach. Zobaczmy sobie na przykład Detektyw Lupa, co to będzie? To nowość, więc myślę, że to będzie całkiem ciekawa gra. Ogólnie zauważyłem, że teraz na gry.pl większość tych gier, które powstaje, to są ruty z Androida. W sensie, wiecie, to są gry na telefon, tam Google Play i tak dalej i są one po prostu przekładane na gry.pl z jakiegoś powodu. Nie wiem, kto miałby w to grać, szczerze mówiąc, ale powiedzmy, że dobra, dajmy szansę. Tylko ja założę sobie słuchawki. Jest to masakrycznie głośne. Dobrze, zobaczmy, co ma do zaoferowania gra Detektyw Lupa. These two influencers are in danger. Why? O nie, co tu się dzieje? O nie, tutaj jest Versof i Marcysia, najgorzej na świecie. Co? Auto ich potrąci. Aha, ja muszę znaleźć odpowiedź na pytanie. Dobra, to żeby całkiem ciekawe. Okej, okay, a coś tu jeszcze będzie? Bla, 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 bla. Który jest zabójcą? Mr. Shaw, Mr. Davis czy Mr. Hughes? Dobra, i to są zagadki logiczne, trzeba myśleć, idziemy dalej. Szanowni Państwo, gra o nazwie Mineclone 4 wydaje się całkiem ciekawą propozycją na dzisiejszy wieczór. Ogólnie nie ma Minecrafta, okradli mnie, więc zobaczmy sobie, jak wygląda... nie podróba, to jest inspiracja. Zobaczmy sobie, jak wygląda alternatywa do naszych klocków. Stwórzmy sobie nowy świat, mamy tutaj dużo opcji. Play now. O, fuck. Dobra, mamy sobie miecz z jakiegoś powodu. O matko boska. To jest chore DPI. Dobra, mamy sobie drewno. Możemy... O Jezus Maria, o Boże Święty, ale to jest straszne. Weapon of Fire. Idziemy bić dungeony w Minecraft. Widzowie, paczka modów, sezon trzeci. Chcecie w ogóle coś z Minecrafta? Dajcie znać. No mam wrażenie, że to nie jest zbyt ciekawa propozycja. Generalnie zastanawiam się, kto w takie gry mógłby grać. W sensie wiecie, że one muszą generować jakiś przychód, nie? Ja jestem ciekawy, czy właśnie... Chwilę, ja mam... O nie, ograniczoną ilość klocków. Chciałem sobie zbudować chatę, ale szajs. Tak właśnie zastanawiam się, kto w nie może grać. I pierwsze, co mi przychodzi do głowy, chyba taka najbardziej logiczna opcja, to jakieś totalnie małe dzieci, które mają nam, powiedzmy, nie wiem, 6 lat i po prostu, wiecie, wpisują sobie Minecraft w przeglądarkę i wyskakuje im to. I teraz tak, są jakby dwie strony medalu, bo z jednej strony to jest strasznie słabe, że dzieciaki zamiast grać Minecrafta grają w takie coś, ale ja pamiętam, jak ja byłem w ich wieku, to było jakieś 40 lat temu, kiedy jeszcze miałem włosy i byłem piękny, i kurde bele, grałem w takie coś, co się nazywało Minecraft na przeglądarkę. I to była straszna gra. Ponieważ to był taki Minecraft, oryginalny nawet Minecraft, tyle że po prostu na trybie creative na 2 FPS-ach. I powiem wam szczerze, bardzo fajnie to wspominam, kurde bele. I w momencie, kiedy przyniosłem się na prawdziwego Minecrafta, no to... No Jezu, a zobaczmy na przykład, co jest... Ej, mogę na przykład wyjść z mapy? Kiedy przeniosłem się na prawdziwego Minecrafta, to było takie olśnienie, wiecie, wow, nie? I jeszcze lepiej mi się grało w tego Minecrafta i w sumie... Okej, tu jest koniec mapy. No ale lipa. W sumie może faktycznie to jest takim spoko, że takie gry istnieją, bo wiecie, bo dzieciaki, które mają, wiecie, one są... Zazwyczaj jest tak, że młode osoby bardziej jarają się niektórymi rzeczami. I na przykład jak damy im taką grę, w momencie kiedy oni nie grali nigdy w Minecrafta, no to one mogą się naprawdę dobrze bawić nawet przy takim czymś. Bo no, postają sobie jakąś chatę, coś tam, one nie mają dużych wymagań. A potem, kiedy przejdą sobie na prawdziwą wersję gry, wiecie, taką kurde w HD już rozdzielczości, jeszcze zainstalują im shadery, no to mogą być naprawdę w wielkim szoku. I to jest akurat plus takich gier. Zobaczmy sobie gry dla ciebie. To jest całkiem ciekawa zakładka. Sprawdźmy sobie, co to jest. Crazy Seagull. To brzmi całkiem ciekawie, jak nowy film akcji. Zobaczmy sobie, o co w tym chodzi. Ja jestem nastawiony dobrze. Mamy sobie wybrać język. Choose language as English or Espanol. Weźmy Espanol, żeby było ciężej. Spróbujmy ogarnąć, o co tutaj będzie chodzić. El primero en estaras 100 globos gana. Tugue la pantala paradi darivali ay ayabon. I jedziemy. O co tu chodzi? Czy będziemy strzelali do kaczek? Tak mi się wydaje. Tak, strzelamy do kaczek. O nie, jaka brutalna gra. I do balonów strzelamy. Ej, w ogóle widzowie. Gra Atak Balonów 6. Ona kiedyś była przeglądarkowa. W sensie postu Atak Balonów. Teraz jest 6. wersja na Steamie. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak gram w Atak Balonów 6, a jestem, nie chwaląc się, proplayerem w to, ponieważ mam to przegrane chyba z 200 godzin już, to dajcie znać, bo Balony to jest świetna gierka. Na pewno kojarzycie gierkę, więc ja robię coś w tej grze w ogóle? Aha, ja wysyłam tego, ja wysyłam rozkazy temu samolotowi. O nie, Chicken chce mnie zabić. Chicken, walcz ze mną. Chicken we mnie strzeli. Ta gra nie ma sensu, ta gra jest absolutnie do dupy. Ucieczka z domu rzeźnika. Bohaterka gry miała prawdziwego pecha, ponieważ obudziła ją w domu psychopatycznego rzeźnika, który upatrzył ją sobie na kolejną ofiarę. Spróbuj uciec z tego strasznego miejsca, zanim dopadnie cię ten wyjątkowo niemiły pan. What the fuck? Co to będzie? Ej, czy to jest jakaś gra horror? Ej, zobaczmy to, ale tylko na jednej słuchawce. Widzę tutaj jakieś
Flaczki. O, ja pierdzielę. Ty, patrzcie, jest jakiś horror. Strasznie głośny. Play. Next. Wow. Ale jazda. Wow! Jezus! Ty, on mnie będzie bił? Tak, będzie mnie bił. Okej, mogę uciekać po prostu przed nią odruchowo. No raz, spróbujmy jeszcze raz. Idzie sobie rzeźnik. Uciekałem przed rzeźnikiem. Żeby uciekać tylko w tym kierunku. To jest chyba taka gra, z której nie ma ucieczki. Dobra, mamy taką szopę. Możemy otworzyć drzwi? Nie możemy otworzyć drzwi. A może? F, dobra. O fuck, szybko, chodź tutaj. O Jezus, ej, chwila, bo ja się czuję jak w Outlaście przez chwilę. Mamy auto. Auto raczej nie uciekną, to byłoby zbyt proste. Uciekniemy z... Jezus Maria, jak mnie wystraszył skurczybyk. Oskar, to jest tylko gra 124 na 124 piksele. Nieważne, kontynuuję. Hej, kiedyś muszę bez kitu nagrać jakiś horror dla was. Uciekamy jeszcze raz, teraz mam to wymasterowane. Ej, nie ma go chyba. O nie, jest, dobra. Dobra, spokojnie, spokojnie, uciekałem przed rzeźnikiem. Teraz są drzwi otwarte, jest prościej. No, zamknij te drzwi, dobra. Ja chcę iść tędy, idziemy sobie tutaj. Dobra. O! Jezus Maria! Jezu, on mnie goni. Ej, to jest bez kitu gra horror. On teraz gdzieś wyskoczył mi tutaj. Schowajmy się do szafy. Ej, to jest plan. Nie, chyba nie mogę. Dobra, idziemy na górę. To nie jest mądre, żeby iść na górę. To nie jest totalnie mądre. W sensie, tu może być jakieś zejście czy coś. Ej, może tu? Nie, no czemu nie mogę się w szafach chować? Jezu, on zaraz wyskoczy. Oknem! Nie. Dobra, spokojnie. Póki co go nie ma. On gdzieś zaginął. Tędy nie ucieknę. Tu! Znowu rzeźnika totalnie nie ma wyjścia, nie? A rzeźnik zaginął. Dobra, wygraliśmy tak czy siak. Walki uliczne. To brzmi ciekawie. Nie wiem, czy nie nagrywałem z tego odcinka. Chyba wiem, co to jest za gra. Jakieś takie dawne cząstki mojego mózgu zostają uruchomione. Chyba było coś takiego, że byliśmy sobie dzieciakiem, który miał starego i ten stary chodził właśnie w tym fioletowym wdzianku i wszystkich naparzał. Chyba była taka fabuła tej gry. Jak widzicie, mój rocznik miał fajne wychowanie. O właśnie, patrzcie, idzie się bić. Ale i goni. Buga, buga. Ale brutalny gość, dobra. Idziemy się naparzać. O, jedziemy sobie bobcatem, proszę bardzo. A, ja jestem tym młodym, okej, okay, ten młody też takie dzianko nosił. Dobra, idziemy się bić. Oddawaj klocki, szmato. Jak to się bije? S? Dobra, S się bije. Boom. Ej, szczerze? Ta gra była całkiem fajna tamte czasy, bo ona miała takie coś, że tu się normalnie przechodziło dalej. O, widzicie? I tutaj były różne etapy. Jak się padło, to chyba się grało od początku. O, właśnie, tak się na przykład nie robiło nigdy. Ja p***ole. Aj! Ej, bez kitu, jestem jak Marcin Najman. A w lewym narożniku zmierzy się Arkadiusz Tańcula! O nie, toż to tromba bomba przyszedł. Ła! W ogóle często pytacie mnie, jaki jest cel tej serii. Tak naprawdę nikt mnie nigdy o to nie zapytał. Ale ogólnie w tej serii chciałbym wam pokazać, wiecie, trochę takich gier krapowych, ale trochę też takich gier nostalgicznych i dlatego tak przeskakuję przez te gry i nie skupię się na żadnej dłużej niż 2 minuty. Po prostu chcę wam pokazać te gry przede wszystkim, żebyście wy nie musieli tego robić. Skoki narciarskie 2! Ej, Boże Święty, skoki narciarskie to był taki kozak. Milionerzy. W ogóle ja tu widzę mnóstwo kontentu, którego mogę dla was nagrać. Dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w ogóle, bo moim zdaniem na przykład partyjka milionerów. Czemu nie? Kto robi to w tych czasach? Nikt tego nie robi w tych czasach, więc moglibyśmy sobie to ogarnąć. Jakieś podróby Minecrafta na osobny odcinek, czemu nie? No zobaczymy, zobaczymy. Ej, widzowie, pamiętacie taką grę? Ona była... Crazy Frog się nazywała. W ogóle była... O właśnie, Szalona Żaba, zobaczcie. To jest chyba jedna z najstarszych gier. Denerwuje cię Szalona Żaba, teraz możesz sobie do niej postrzelać. Kurde, nie pamiętam, czy ja ją nagrywałem, ale ta gra to jest taki klasyk, w sensie... Ona była jedną z pierwszych gier totalnie, jakie powstały na jeja. I w jaką też grałem w ogóle w swoim życiu. I zobaczcie, to jest takie coś. To w ogóle była jakaś reklama czegoś chyba. Nie wiem w ogóle, o co chodziło. Patrzcie. Oj. Op. I żaba leci. No. I jak ona poleci dalej, to zacznie grać muzyka. Tylko nie wiem, co zrobić, żeby ona leciała dalej, tak szczerze. Trzeba wkopać w nią jakoś? Może tak? O! I od stówy chyba muzykę zaczyna grać. O, skończyła się. Ej, chciałbym, żeby znowu były takie czasy, serio. Były te czasy, że człowiek faktycznie, wiecie, wstawał sobie rano, siadał do kompa, odpalał sobie jeja.pl, odpalał Szaloną Żabę i klikał w nią. I to była cała jego rozrywka. To były naprawdę dobre czasy. Moi drodzy, w następnym odcinku ogarnę sobie już te wtyczko, które mi dajecie znać często, że
jest takie coś, to się chyba nazywa Flashpoint czy coś takiego i dzięki temu będę mógł grać w gry flashowe. Mam wrażenie, że gry flashowe będą troszeczkę ciekawsze od tych, które są tutaj, ale sobie ogarniemy, zobaczymy, co ciekawego udało się twórcom tej aplikacji uratować, więc dajcie znać, czy chcecie więcej odcinków z tego, czy może nie, czy może coś innego chcecie. Sekcja komentarzy jest dla Was. Zapraszam też do zostawienia suba, lajka, bicia na Discorda i tak dalej. Ja się z Wami żegnam. Moi drodzy, zobaczcie sobie poprzednie odcinki gdzieś tutaj. Tak jak wspomniałem, mamy chyba tam jeszcze 3 odcinki, które będziecie sobie zobaczyć, więc ogarnijcie sobie, czemu nie. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, papa, cześć, ja byłem Oskar. I do widzenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Elo, yo, siema, nara, cześć, pa.